Dobry, z tej strony Maciek z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was mam kolejną japońską propozycję. Jest to Mazda 6 generacji, jak się nie mylę, GH z dwulitrową benzyną, Skyactiv. Chyba jest to 180 koni albo 156, ale to oczywiście będzie mieli w ogłoszeniu. Wyleciało mi to teraz z głowy. W poszukiwanym automacie, jak widać, w wersji kombi z napędem na przednie koła. Wozy te dobrze się sprzedają, przede wszystkim dlatego, że benzyny są niezawodne, design jest świetny, pojemność tej bryki jest ogromna, no i taki wóz jest, można powiedzieć, od aut niemieckich tańszy, około 10-15 tysięcy, a oferuje też bardzo, bardzo dużo. O silnikach już wspomniałem, skrzynie, automaty tu są w porządku, naprawdę zmieniają biegi przyjemnie, nie ma się do czego doczepić. To, co jeszcze warto powiedzieć, że wóz, jak się nie mylę, nie chcę pokręcić, ale będziecie mieli to w informacji, albo zrobię screena, jest od pierwszej właścicielki, od nowości. Wszystko od początku do końca zrobione w ASO. Mam, że tak powiem, prany wydruk z firmy Mazda, więc tutaj zrobię screena i wrzucę. No i przy okazji wóz jest bezwypadkowy. Jeden jedyny błotnik jest lakierowany. To też jest dużym plusem, bo na rynku macie pełno takich Mazd właśnie z Ameryki, z USA, gdzie no, te wozy były rozbite, a potem ludzie się dziwili, że po 2-3 latach były całe skorodowane. A tutaj mamy po prostu egzemplarz europejski i nieporozbijany. Co jeszcze warto dodać, według mnie bardzo fajny kolor, przed chwilą nam się do niej zbliżyłem, się rozjaśnił, jest to taki grafit. Nie jest to taki standard srebry, taki jak wszyscy mają. Nie brudzi się to bardzo i ludzie, że tak powiem, poszukują tych kolorów. Co jeszcze warto dodać, dlaczego ludzie wybrają te wozy? Bardzo dobre wyposażenia. Tutaj macie czujniki parkowania przód, tył. Jest jeszcze dopinany fabryczny hak, składane lusterka, asystent pasa ruchu i też jeszcze ten wóz ma chyba asystenta świateł drogowych, jak się nie mylę. No i kolejna rzecz, która mi się bardzo, bardzo podoba. Ten samochód był taki popularny w Polsce, tylko tak go ludzie ciągnęli. Ten świetny design. Tak, z takich nowszych aut, spojrzycie na tego Mustanga po liftingu, z tymi takimi małymi lampami, chyba z 16 roku. Maska też jest taka wielka i ogólnie ten kształt oczywiście w Mustangu jest mniejszy, ale od boku spojrzycie na tą lampę. Gdyby tu była ta wycinka, ten wóz jest podobny. Świetnie poprowadzona linia grilla. Nie ma się naprawdę do czego przyczepić. Przechodzi tutaj wyżej nad lampę. Według mnie świetnie. Nawet od boku ten kształt jest też taki opływowy. Nie jest to taki kloc. A samochód pięknie według mnie zaprojektowany. Mazda zawsze ładne samochody robiła. Kiedyś moim takim must-have'em było drugie 323F. To, które było z szybami bez ramek. Zawsze mi się podobały. Miały takie okła. Kolor, jak ktoś jest maździarzem, to na pewno kojarzy. Tył też dynamiczny, tutaj macie fajnie, bo macie dwie rury, jak macie 1.8 motor, ten słabszy, jest tylko jedna rura, ale zawsze jak to miał symetria w cenie, ładnie się to prezentuje. No i tutaj dalej stylista też wykonał ten manewr, co na przednim grillu rzucił tam srebrną listewkę, tak jakby przeciągając ją nad jedną i drugą lampą. Czy coś jeszcze warto dodać? Alufelgi macie 17, o wyposażeniu Wam powiedziałem. Mówiłem, że jest bezwypadkowa, to zmierzę ją miernikiem lakieru. No i możemy sobie przejść chyba już do wnętrza. Ewentualnie mogę Wam jeszcze pokazać bagażnik, bo czasami ludzie w komentarzach o to pytają, pokazuję. Ale według mnie, no tak na filmie to jest ciężko stwierdzić. No widać, że jest kawał bagażnika wielki, macie jeszcze wykładzinkę oryginalną. Mazda, żeby się nie brudziło, no to tutaj już wtedy perfekt, czysto. No i tu macie, widzicie, zestawik naprawczy, jakieś tutaj kamizelki, no i w tej czarnej torbie jest hak. No i spójrz, jak sprytnie jest pomyślana roleta tylniej szyby, że od razu idzie nam po góry po otworzeniu.
Astik. Oczywiście Mafkar pokręcił, no ale no, nie, chciałbym być encyklopedią chodzącą, a czasami się pokręci. Jest to wersja oczywiście Mazdy GH i jest to 165 i tamten tak zwany, co powiedziałem, 1.8 wcale nie jest 1.8, tylko jest 145 i też jest 2.0, ale on ma na pewno pojedynczą rurę na jednej stronie. Tutaj mamy tam odmianę mocniejszą. Wydaje mi się, że przy tym dużym wozie jak najbardziej wskazaną. No i też oczywiście nie ma dużej akcyzji dzięki temu, że jest dwulitrowa. Tak jak wspominałem o serwisach, wam zrobię screena, bo wszystko zrobione było w Mazdzie, ale mają książki elektroniczne. Tutaj macie ogromną instrukcję, którą można by było dosłownie zabić. I tutaj jeszcze od haka Bosala. Przejdźmy sobie do wnętrza, bo wnętrze w Mazdzie dość dobrze wykonali. Tak, wiadomo, że nie jest to samochód na poziomie Mercedesa S-klasy, ale spójrzcie, to nacisnę palcem, jest miękkie, jest dobrze wykonane. Te plastiki też niby puste, ale też wykonane z jakiegoś dobrego tworzywa, bo nie grzechoczą, nie jęczą, jak na przykład w autach troszeczkę tańszych jak Kia. Fotele z taką fajną tą przejścióweczką. Dość przyjemne w dotyku, te materiały były dobre, zużywały się one dość szybko, ale jeżeli ktoś o te wnętrza dbał, to naprawdę było to ładnie utrzymane. Tutaj łokietnik, podłokietnik skórzany, fajnie, bo się przesuwa, patrzcie jak to ładnie wygląda. Dwa miejsca na kubeczki, jak wam przeszkadza, zamykamy i też jest ładnie, proszę. Tu jeszcze miejsce na schowek i na kluczyk USB z tyłu. Też sporo miejsca i sofiksy, spójrzcie, ładne, czyste sufity. Prezentuje się to dobrze. Na środku mamy oczywiście klimatyzację dwustrefową, sprawną, czuję jak tu sobie tam ładnie chłodzi, podgrzewane fotele, ładnie to też jest zaprojektowane, wszystko estetycznie, jak to w Japończyku, tutaj wajcha od zmiany kierunku jazdy, automatu, pach, pach, tu sterowanie sobie nawigacją i radijkiem, oczywiście radio jest Bluetoothem, więc wygodnie można sobie podłączyć telefon i słuchać własnej muzyki. I też mi się podoba, tak wam pokazywałem, że ta linia delikatnie nawiązuje do tego, co macie nad grillem i nad tylnymi światłami. Tutaj jest również. Te chromiki naprawdę ładnie się udały. Powiem wam, że wyglądają lepiej niż w Audi, według mnie. Ładniej, to się nie niszczy i ta satyna, ten kolor jest według mnie fajniejszy. I dobrze, że podłokietniki zrobili ze skórki, a nie z materiału, bo to się wtedy tak nie brudzi od łokci, rąk. Tu boczek też ładny, mój od fotela również calutki. No i tu jeszcze macie te wszystkie włączniki tych bajerów, wyłączenie stopu i tych rzeczy, które wam mówiłem, które macie w tym tutaj, oto tej bułeczce wszystkich czujników i oczywiście lusterko z fotochromem, czego jak zawsze, jak pokazuję na filmach, nie widać. O, teraz zauważyliście pewnie włącznik. No i co nam zostało pokazać? Kierownicę. Kierownica prezentuje się tak. Tu macie oczywiście sterowanie tempomatem, komputerem, odbieranie połączeń. Fajnie też design, dobrze, że stosowali również ten chromy, co tu wszędzie wokół wozu. Tutaj licznik, widzicie przebieg, nie ma żadnych błędów. Tak sobie też równo ładnie pracuje silnik. No i mały komputerek, wszystko w tubach. I oczywiście tuby też ze srebrną obramówką. No i tutaj składanie lusterek. Pyk, pyk, proszę, ładnie się złożyło jedno, drugie, już to rozłóżmy. I cóż więcej, chyba w środku to tyle, dość przyjemnie wykonany, nie ma się do czego przyczepić, jak ktoś nie jest jakiś pedantyczny. Według mnie Mazda zrobiła świetną robotę i dlatego te wozy tak dobrze się sprzedawały i dostawały wiele nagród na jakichś targach. Jak filmik wam się podobał, to łapka w górę, subskrypcja, macie pytania, to komentarz, też jakieś tam sugestie. Lub można się też odezwać na moich mediach społecznościowych, takich jak Mafkar Auta na Instagramie, czy też na Facebooku. Pamiętajcie, że wszystkie auta u mnie są opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu. A jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, mogę go dla was w rozsądnych pieniądzach przywieźć na lawecie. Lub też, jak ktoś sobie bardzo życzy, zarejestrować. I myślę, że jeszcze warto dodać, że również, jeżeli samochód film się sprzedał, a moje filmy wam się podobają, mogę wam poszukać podobnego na zamówienie lub też całkowicie innego. Wystarczy się odezwać, napisać. A może już taki samochód na placu po prostu mam i jeszcze go nie wrzuciłem. Pozdrawiam, do następnego, cześć.